Siema, tu stary dziad. Co tam u was? Mam dla was postać Bieda Barba, czyli Barba bez ekwipunku, którym będziecie mogli zacząć ladera i nim sobie farmić i zdobyć bardzo fajne przedmioty. Bardzo dużo testów kosztowało mnie stworzenie tego barbarzyńcy. Tak naprawdę miałem ambicję stworzyć postać, która będzie w stanie farmić Travinkal bez ekwipunku albo z bardzo słabym ekwipunkiem i mi się to nie udało. Potwory są tam za mocne. I jeżeli macie jakieś sugestie, to napiszcie mi w komentarzach. Jeżeli ten film wam się przyda, albo chociaż ze względu na to, ile czasu poświęciłem na testowanie tego buildu, testowałem druida, barbarzyńcę, zabójczynię, żeby zrobić to Travinkal, to zostawcie lajka i komentarz, albo nawet subskrypcję właśnie za tą moją pracę, którą tu wykonałem. I to jest mój Bieda Barb, którego stworzyłem. I teraz trochę kontekstu. Przy wszystkich początkach sezonu będziecie mogli raszować grę z teamem, tak jak ja to zrobiłem. Już nagrywałem o tym film. Jest kanał na Discordzie, gdzie takie teamy się zbierają i w tych teamach są potrzebne konkretne klasy postaci. Jedna do trzech czarodziejek, tak naprawdę przynajmniej dwie. Bardzo przydatni są paladyni, zabójczyni, druid, javazonka. Ale niezbędnym elementem takich teamów jest także barb, który daje nam okrzyki zwiększające życie i manę, a także dający crowd control stanowiąco ogłuszający przeciwników. Jeżeli zdecydujecie się zagrać z takim barbem, to po przejściu gry, po wbiciu paru poziomów, mój barbarzyńca ma 76, możecie się przerobić na takiego barba, którego ja tu zrobiłem, z super bieda sprzętem i zacząć farmić dwa super unikalne potwory z piątego aktu, czyli Eldrisia i Pryszczoskóra Pindelskina. Przejdę zatem na sam początek do umiejętności. Tutaj, jeżeli chodzi o okrzyki, to po jednym punkcie dowodzenie rozkazy okrzyk, zmaksowane odnajdywanie przedmiotów i odnajdywanie mikstur. Tutaj się można zastanowić, czy rzeczywiście to odnajdywanie mikstur jest takie konieczne, czy nie lepiej trochę więcej w przeżywalność, czyli na przykład w rozkazy. No ja jednak tutaj poszedłem maksymalnie w odnajdywanie mikstur. Wolne punkty wskowy, tutaj jest bardzo ważne, żeby mieć tutaj przynajmniej 10 punktów, ponieważ to pozwoli wam szybko farmić i po prostu odganiać dodatkowe stwory, które będą się pojawiać. W mistrzostwach bojowych, mistrzostwo ostrzy, ewentualnie jakieś inne mistrzostwo pod broń, której będziecie używać. Potrzebna jest broń, która będzie miała duży damage. Tutaj alternatywą dla miecza będzie jakieś słowo runiczne, tanie, dosyć złożone w broniach drzewcowych. Po jednym punkcie tutaj w pasywki i w zdolnościach bojowych po jednym do berserkera. Berserker to będzie atak, którego używamy. Teraz przejdźmy do ekwipunku. Ekwipunek jest naprawdę biedny. Rękawice kupione u Fary, bodajże 21 DMF-a. Pasek do FHR-a. Tutaj lepiej mieć pasek, który ma więcej miejsc na klejnot niż ten, który ja mam. Też kupione bodajże u Fary. Amulet i pierścień z setu anioła. To oczywiście będzie trzeba albo kupić na D2 SP, bo szansa na to, że znajdziecie podczas rasza nie jest taka duża, ale jeżeli będziecie mieli jakiś amulet i pierścień, który będzie dawał dużo do skuteczności ataku i co będzie połączone z talizmanami do skuteczności ataku, odporności i życia, pamiętajcie, zaspamujcie sobie cały ekwipunek talizmanami. Nawet jak będą słabe, zostawcie sobie tylko miejsce na powiedzmy jeden loot i reszta w talizmanach, tak żeby, bo każdy punkt statystyk na samym początku będzie ważny, dopóki nie macie tego super sprzętu. Także tutaj akurat to, bo nie mam talizmanów, to jest postać stworzona w Hero Editorze, już nie chciało mi się jeszcze tworzyć talizmanów jakichś przykładowych, więc po prostu to, żeby mieć chociaż trochę skuteczności ataku. Zbroja i hełm z topazami. 7 top perfekcyjnych topazów będziecie musieli zdobyć, dogadajcie się z teamem, że szukacie tych topazów, żeby wszystkie kapliczki klejnotów były wykorzystywane do tworzenia perfekcyjnych topazów. Tutaj pierścień z randomowy, bodajże taki pierścień możecie kupić na przykład z hazardu albo po prostu znaleźć podczas gry. Ważna ta skuteczność ataku, 118, bardzo dużo. No i buty do szybkości chodzenia, tutaj też mogą być DMF-a. No i najważniejsze broń. Ja używam nieugiętej woli, dwie dosyć rzadkie runy Falio. Albo do kupienia na sam początek na D2 OSP, no trochę będziecie musieli zainwestować. Ale jeżeli na przykład się dogadacie z teamem, że możliwe, że te runy po prostu znajdziecie podczas rasha, a na pewno jeżeli wszyscy zrobią kuźnię na koszu i na piekle, to te runy będą do zdobycia i dosyć szybko będziecie mogli je zwrócić po prostu handlując i grając. One dosyć szybko stracą na wartości. Na słapie tylko Spirit, duch. Taki duch oczywiście jest robiony podczas rasha. Możecie po prostu kryształowy miecz znaleziony na krowach na normalu daje 4 miejsca u Larzuka.
Jeśli chodzi o alternatywy dla tego kolosalnego ostrza, to możecie używać fazowego ostrza. Fazowe ostrze będzie miało gwarantowane 6 miejsc u Larzuka i jest je dużo łatwiej znaleźć niż kolosalne ostrze. Tutaj druga podstawa, która się nadaje, to kolosalny miecz. Także taka broń i wtedy możecie używać jakiejś tarczy. Na przykład Mila Bregi albo jakiejś po prostu fajnej tarczy. Nie wiem, na przykład Spiryta w Monarsze, tak? Cokolwiek po prostu, co podbije tam wasze statystyki. No a jak nie coś takiego, to może posłuszeństwo. Też spoko słowo, będzie dobrze biło. Ono niestety dodaje trochę obrażeń od zimna, co nie jest dobre dla Horkera. Albo kolejna alternatywa, tutaj olśnienie. I tutaj chodzi o sprzęt mojego pomocnika. To jest to olśnienie, dym i tutaj mądrość. Akurat testowałem różne buildy, bo chciałem zrobić postać, która będzie mogła zrobić trawink, ale to się nie udało z tym ekwipunkiem. Jeżeli nie mądrość, która daje, nie można zamrozić, tylko dlatego tutaj ją mam. Odporność na zamrożenie to jakiś hełm z wykradaniem życia. Nie wiem, korona złodziei na przykład, albo nawet unikalny kościany hełm. Cokolwiek. Ten barbarzyńca w tym momencie, jak widzicie, bardzo słabe rezy. Statystyki, siła, zręczność pod ekwipunek, głównie pod miecz i reszta wżywa. 200 Magic Finda w tym momencie mamy. To jest przyzwoita wartość i ten barbarzyńca będzie sobie radził tylko na tych super unikatach w miarę dobrze. No i gameplay jest dosyć prosty, zaraz wam go pokażę. Zrobimy sobie ze 2-3 rany. Podbiegamy tutaj do super unika, zaczynamy krzyczeć, żeby odstraszyć wszystkich zwyklaków. Widzę, że spalanie many. Dlatego warto mieć no i odnajdywanie przedmiotów. Tutaj akurat mieliśmy taką sytuację, że walka była dosyć długa, więc pomocnik po prostu wyczyścił wszystko, więc możecie użyć odnajdywania przedmiotów na wszystkich stworach. Ten barbarzyńca jest dosyć słaby, ale jest wystarczający, żeby sobie poradzić. Pamiętajcie też, że okrzyki mają pierwszy poziom, więc trwają dosyć krótko, warto je odnowić. Pójściu na kolejnego bossa. Tutaj trzeba krzyczeć, bo ci nie umarli dosyć mocno biją. Czasem nawet warto się wręcz wycofać, że pomocnik przyjął trochę strzałów na klatę. No i restart. Postaram się dla was w wolnej chwili nakręcić takie zestawienie, ile ten barb znajdzie ciekawych przedmiotów, na przykład w godzinę gry, i zrobić z tego skrót. No i co? Będziecie szukać tych wszystkich rzadkich unikatów, które na początku ladera są takie drogie, nie? I takie jest złożenie tej postaci. Oczywiście możecie stworzyć sobie czarkę, na przykład na ogień, tak jak ja sobie złożyłem. Ale jeżeli na przykład nie chcecie grać czarką z jakiegoś powodu, to taki barbarzyńca jest dobrą propozycją. Jeżeli będziecie chcieli... Ojej, to zamrożenie to katuje. No Merc gdzieś uciekł. Czujemy, tak? Jeszcze ma kamienną skórę dziad. A, mi się to... Nie z jednej przyczyny wyłączył mi się ten berserker. Okej. Okej. Mamy podwójny drop. Niestety nic nie wypadło. Gdyby to było słone fortuny, to byłoby spoko, no ale nie są. Odnawiamy okrzyki. Straszymy, straszymy. Gdyby wam tutaj się Merc zgubił, to zawsze też możecie cofnąć się do miasta. Podwójny drop, wielki talizman, reset. No i takie rany tym barbarzyńcom trzeba będzie robić. Jeżeli na przykład zdobędziecie albo kupicie, możecie używać też setu Nieśmiertelnego Króla, spokojnie. Tam nawet tych części, wiecie, bez klatki. Świetnie się sprawdzi. Na pewno będziecie mieli wyższe wtedy statystyki.
czekajcie. Pamiętaj, żeby w duchu. Krzyczymy. Patrzcie, znowu mi się ten berserker wyłączył. Podwójny drop. Brakuje potów. Wydaje mi się, że da się w około minuty robić takie dwa stwory. I wiecie, no to jest z każdego gwarantowany podwójny drop. O, tutaj zaklęte zimno katuje. No, prawie gwarantowany podwójny drop z każdego typa. No to są... Niech ja policzę. Myślę, że przy 70% na odnajdywanie przedmiotów to jest ponad 6 przedmiotów w minutę. Magicznych. W górę. Całkiem nieźle. No i pamiętajcie, że tutaj może wam wypaść więcej przedmiotów niż z Mefista. Oczywiście nie poleci wam siatka arachnidów. Nie poleci wam Błękitny Gniew. No znowu się wyłączyło, nie wiem czemu. Okej. No tym razem nie ma podwójnego dropu. Zrobimy ostatni run. Tak jak mówię, zrobię takie zestawienie godzinnej farmy tym barbem. Udało się na razie nie zaliczyć żadnej gleby, dlatego pewnie teraz zaraz umrę. Chodź tu, Wahid. Ara, uciekajcie. Dobrze, że ta szarża nie weszła. No i Wahid oczywiście... Dobra, nie dam się zabić. Jeszcze raz tego pinda zrobimy. Pindel jest groźny. Nieugięta wola ma ten plus, te słowa runiczne, że... Trochę bez potów na Jana, ale dobra, idziemy. Że ma zwiększoną skuteczność ataku. O, to w takiej sytuacji, dobra, doszedł. Ale zawsze się można cofnąć. Oczywiście jak zawsze berserker włączony. Dobra, niech Wahid go tam skatuje. Dobra. Jeszcze jeden ranik, to jest silniejszy ode mnie. Niech wypadnie chociaż zielony. Cztery życia, wszystko pod kontrolą. Weźmy ten wielki talizman. O, taki talizman oczywiście zostawiamy w takim wypadku, jak nic nie mamy. 52 do skuteczności ataku. Uciekać. O. O, jakaś tarcza. Królewska tarcza wypadła. 4 miejsca, niestety nie do rezów. No ale gdyby wam wypadła dobra tarcza do rezów, no to wiecie. D2 JSP i jesteście 200 forum golda do przodu, nie? W pierwszych godzinach gry. Dobra. Czy Wahid znajdzie drogę? A, tutaj go. Szalama maska. No i niestety nic się nie znalazło. Tak jak mówię, postaram się zrobić takie zestawienie godziny farmy. No a tymczasem to jest moja propozycja bieda barba. Zrobię dla was jeszcze propozycję biedy amazonki, która będzie szukać run na krowach. Jeszcze raz zachęcam do komentowania, lajkowania i subskrybowania albo piszcie swoje sugestie. Tymczasem to wszystko na dziś. Do usłyszenia i trzymajcie się.